No dzień dobry. A właśnie. A co ty zbierasz tam? O, ale będę ja jadł śniadanie. A właśnie chcę powiedzieć. Właśnie zadzwoniła moja narzeczona. U ciebie, Wojtek, przepraszam bardzo, ale jak każda dziewczyna zadzwoni do ciebie, to mi nie przerywaj. To każda moja narzeczona. Każda. Czyli ty. Chcę zadać sobie pytanie jedno i tak szczerze odpowiedz. Ile ty masz tych narzeczon? Jedną. Którą? A tyle jest kobiet wspaniałych, ale, a mam jedną. Ale przepraszam. Jedyną. Przepraszam, która to? Jedna. Jedna, jedyna. Jaka? Tajemnica wojskowa. A nie możesz imię zdradzić? Nie. A dlaczego? Na razie nie. O, chlebek boży. Masełko do tego. O. Kiełbaska. Krakowska. Kiedyś ja kotyk karmiłem taką kiełbasą. Byłem na terapii. Sam jem. A my sami jedliśmy. Masz piętkę, bo ty piętki lubisz. Ale malutka ta piętyczka. A tu masz, bo się połamała. O, masz większą. O! Dzięki. To moje ulubione. Jedzonko. Będzie. Ale spociłem się. Herbatkę wypiłem. Ciepło. O. Chlebek boży. A teraz trochę polek. Pokażę polek po jedzeniu. Myślę o zalewaniu cedełka. Coś zjadłeś śniadanie, a ja dopiero jem. Mam masełko. Zaraz będą ludzie gadać głupoty. A muszę, o. I sobie gadają. Z lodówki masełko. Co mówisz, Wojtek? Masełko z lodówki wziąłem. O. Żywiecka. Kiełbasa zwierzę. Wyrzucę. O. Idę pierwszy wyrzucić. To dzisiaj się zje, to teraz można wyrzucić.
O! Widzicie? Proszę poczęstować. Zobacz, jaka dobra kiełbasa. O, teraz ja sobie widzimy kanapkę. To zła kiełbasa? Dobra. O. O. Właśnie to. O, do tego. Do kiełbasy na ketchup. O, za dużo. Ale dobrze. Za dużo. O cholera, o cholera. Widzicie? I z rana już jadłeś. A ja cię poczęstowałem. Dziękuję. Że cię szanuję. A ludzie gadają, że... głupoty gadają. O. Muszę skończyć, żeby coś powiedzieć. Niech każdy teraz zobaczy, czy ja nie dbam o Krzysztofa. Jest moim przyjacielem ogółem. No, nie ma bliskiej osoby. Przyzwyczaił się do mnie i po prostu na pewno nie chciałbym, nie chciałbyś, żebym ja tak sobie, ja w każdej chwili mogę odejść sobie i powiedzieć ci, papa, a tego nie zrobię, bo nie jestem skurwysynem. Się śmieje. A co, płakać? Kim nie jesteś? Skurwysynem żadnym nie jestem. Żeby... Nie, powiedziałeś synem. Skurwysynem. Tak a, powiedziałem. Przepraszam bardzo. A ja zrozumiałem synem. To musiałem... Bo ty głuchy trochę. To chciałem powiedzieć, jaki ty mój syn. A może gdzieś tam mama i wiesz... Moja żona gdzieś tam popłynęła. Wiadomo? No widzicie sami. No widzicie no, sami. Powiedzmy, że jest moim synem. O, 10:23. Sam raz pokazuję wam, jakie jest naprawdę życie. Ale gorąco. No to będzie temperatura.
A ty jeszcze herbatę wypiłeś ciepłą. To dobrze, że wypiłeś ciepłą herbatę, bo wcześniej miałeś zapalenie płuc. Musi to wszystko ci się ogółem roz tego śmygo tamtego. Rozegrzeć się. Tak. A herbatka ciepła dobra jest, Wojtek. Właśnie. Zaraz pójdę sobie, zrobię dwa pomidorki. Ja położyłem na werandę. Ja wiem. Powiesiłem. Ze śmietanką. To będzie dobrze, że ci śmietana leciała. Zarazowałem. Ale gdzieś woda. To się wcale nie trzeba dawać, tylko trzeba loda. O, środa. Sam powiedział, czas na loda. Ale to nie moje hasło, twoje. No to to tak wyszło, jak wyszło. No tak wyszło. Śniadanie. Że każda kobieta lubi lód polizać ze sklepu, prawda? Jak gorąco. Loda? To ja ci przyniosę z lodówki, loda. A masz? Ja myślałem, że to lód. A to... z tego jest. Ja myślałem, że to lód. Bo to w lodówce było, bo rozpuszczał się już. Ja myślałem, że to lody. Bo kupiłem, a to... A może i lody. A to w środku. Orzechowe chyba. No, to ci przekazuję. A dziękuję. No tyle. A jeden jeszcze jeden dla mnie jest. Sobie później z nim. No widzicie. Jak to jest. Zimny, co? A ci powiedział, a ty mówisz, a ci gorąco, a teraz zimnego befelkę robi. A rzadko jest te białe jak śmietana. To nie lód. Soda to nie na loda. Następny film dla was, żebyście wiedzieli, że ogółem dbam.
Krzysztofa i będę dbał. Wreszcie może narzeczoną moją pozna i nie będzie krzyczał na nią. I nie, a chociaż mi po dupie nie klep. Po pupie nie klep. Bo to będzie moja jedna, jedyna. Mam Gosia. Pozdrawiam. Gazem?